Już zdaje się, mamy połączenie, także. Natomiast pani prokurator nie ma w tej chwili jeszcze na sali, ale zaraz ich wezmę i będziemy kontynuować. Tylko żeby wysoki sądzie nie słyszeli. Nie słychać. Nie słyszeli. Mamy możliwość wyłączenia. Z trudem słyszeliśmy wcześniejsze wymiany. A państwo mogą mówić głośniej, bo my, jak ja słyszę, ale sprawa ma charakter medialny, jesteśmy na dużej sali. Myślę, że to otwarcie okien to nie był dobry pomysł. Bo tak, połączą się może ponownie. Może pana Sosnowskiego, który podczas wiecu w Bydgoszczy
Ciężko. Bardzo słaba pozycja w wierszu. Może my podjedziemy do słowa. No. Dobrze, jeszcze raz. Dotyczy wystąpienia pana Osadowskiego, który na wiecu, tak, kiedy? Lutym zeszłego roku. Oni państwo podali do mnie. Lutym zeszłego roku, tak? Słuchamy. Podczas swojego wystąpienia w Bydgoszczy groził mojej osobie z imienia i nazwiska, podanej z imienia i nazwiska śmiercią, tak? A jakich słów użył, pamięta pan? Nie byłem uczestnikiem tego zgromadzenia. A skąd ma pan wiedzę? Dostałem informacje od osób, które były na tym zgromadzeniu. A czy pan się zapoznawał z nagraniem tego zgromadzenia? Zapoznawałem się z wystąpieniem oskarżonego. Było 2-3 tygodnie wcześniej na sporach społecznościowych, gdzie było to, że istnieje na listę śmierci. Zapoznawałem się z wystąpieniem oskarżonego, które było 2-3 dni wcześniej. 3 tygodnie wcześniej, gdy poinformował, że wpisuje mnie na listę śmierci. Za moje złe według niego zachowanie. Za moje złe według niego zachowanie. Proszę pana, czy ma pan wiedzę, że to wystąpienie, o którym pan mówi, było nagrywane? Jest dostępne chociażby w internecie. Czy nie ma pan takiej wiedzy? Nie mam wiedzy, że to zgromadzenie było nagrywane, jest dostępne. Chodzi o to, czy pan się zapoznawał z zapisem tego zgromadzenia? Czy pan wie, jak ono faktycznie... Nie zapoznawałeś się z zapisem tego zgromadzenia. Nie wiem, jak ono faktycznie wyglądało. A czy pan jakoś inaczej weryfikował prawdziwość tych informacji, które pan otrzymał? Wydawało mi się, bo na to na serwisie YouTube. Informacje, które uzyskałem, wydały mi się bardzo prawdopodobne po tym, co obejrzałem w serwisie YouTube. Pan jest oskarżony. Teraz nie jest nazwiska, mówiąc, że to było wskazano, że powinienem podnieść karę, ale karę powinna być śmierć. Wskazując mnie z imienia i nazwiska, kilkakrotnie mówiąc, mówi, że powinienem ponieść karę i tą karą powinna być śmierć. Ale teraz nie mówimy o tym wystąpieniu w lutym zeszłego roku w Bydgoszczy, tak? Tak, to tak, to wystąpienie medialne pana Osadowskiego było powiązane, można powiedzieć, czasowo, bo w ciągu miesiąca. Powiązane czasowo. Bo powiązane czasowo było w tym samym miesiącu. Tak. Co to zgromadzenie? Proszę pana,
myślę, że dokładnie powtarza, bo przesłał pan wtedy też. Wydaje mi się, że on dokładnie powtarzał różne słowa, bo tam też padały epitety. Rozumiem, ale czy wynika, bo pan powiedział, że on przechodził tandemy. Chodziło o to, czy on się przysłuchiwał całemu temu zgromadzeniu i całej wypowiedzi, czy po prostu tylko przechodził w okolicach rynku? Myślę, że przechodził, ale kiedy słyszał, to się zatrzymał i posłuchał, co tam się działo. Myślę, że on przechodził w okolicach rynku, ale gdy słyszał, co się działo, to się zatrzymał i posłuchał. Zresztą to samo powtarzali też później, bo to też inni uczestnicy, podczas różnych spotkań spotykały różne osoby przez ostatnie kilka miesięcy, które mówiły, że tam widziały, słyszały, ludzie sami podchodzili do mnie, nie znamy. Przez ostatnie kilka miesięcy podchodzili do mnie różni ludzie, którzy też mówili, że, ale co widzieli, słyszeli, tak konkretnie? Konkretnie, że były podane oskarżenia dotyczące posłów i posłanek mojej osoby, że mówiliśmy to nieśmiale na karmę ich interpretacji właśnie. Oskarżenia co do posłów, posłanek, w tym mojej osoby, że powinniśmy ponieść karę, a karą tym, karą tą powinna być śmierć. Ta interpretacja wynikała mnie pytała, dlaczego? Wynikała z podniesienia tego pistoletu. Ta interpretacja wynikała przede wszystkim z podniesienia tego pistoletu. A czy oni panu wskazywali, w jakim kontekście był podniesiony ten pistolet? O czym wówczas mówił oskarżony? Nie wskazywali. Oni nie wskazywali mi, w jakim kontekście był podniesiony ten pistolet i o czym wówczas mówił oskarżony. Czy panu coś mówili, żeby się odnosił do kwestii dostępności broni dla obywateli? Nic takiego nie słyszałem. Nic takiego nie słyszałem. Wszystkie rozmowy, które prowadziłem, oskarżony odnosił się do dostępności broni dla obywateli. Wszystkie rozmowy, które do mnie wracały, dotyczyły, tak? Tego, że to było zagrożenie wprost wygłaszane do mojej osoby, że ktoś po prostu wykona się jakieś zagrożenie wprost wygłaszane do mojej osoby. Proszę pana, to jeszcze raz, czy tam padło pana imię, nazwisko, czy ogólnie pana zawód? Według mojej wiedzy padały i słowa posłowie. Moje wiedzy. Słowa i pana posłowie, pana nazwisko Gawkowskie. Padały i słowa ogólnie posłowie i też nazwisko Gawkowski. Proszę pana. Czy pan oskarżony miał o tym mówić, stojąc na tym podejście i wygłaszając swoje wypowiedzi, czy już po zejściu z niego? Nie mam takiej wiedzy. Nie mam takiej wiedzy, czy te słowa padły, gdy oskarżony stał na podejście, czy po zejściu z niego? Nie zapoznał się pan z całością tego nagrania, z wypowiedziami. Po generalnie uważam, że takie nagrywanie myśli nie powinny szerzone, ale nie przynajmniej to na takie rzeczy, na te kategorie, że ludzie to obrażają, uważam, że to jest po prostu też. Nie zapoznałem się z tym nagraniem. Uważam, że mowa na nienawiści jest czymś złym i nie zapoznaję się z tym takimi materiałami. No dobrze, też sąd postanowił odczytać pana wcześniej złożone zeznania na karcie 201 do 202, bo pan pewnych okoliczności nie pamięta, czyli to sąd na podstawie artykułu 391 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Zeznał pan. Mam prośbę. Ale jeszcze już odczytam i wtedy będzie łatwiej. Mam prośbę jednak z uwagi na to, co świadek mówi. Czy sąd zechciałby najpierw nam umożliwić zadanie pytań, a potem być może będziemy jeszcze mieli kolejne po odczytaniu. Dobrze. Ale to najpierw pani prokurator. To może pan, chce pan na nas tutaj wstać?
Wysoki sądzie, jeżeli pan będzie słyszał świadek, to ja podejdę do mikrofonu. Pan mikrofon nie działa. A, nie działa. No, dobra, to ja będę tutaj. Ja nie mam pytań, także pani prokurator nie ma pytań. Dobrze, to pan nie zna się. Proszę. Tak. A jak świadek definiuje, co to jest dla świadka mowa nienawiści? Co to jest dla pana mowa nienawiści? Jeżeli proszę pana, mową nienawiści jest obrażanie innego człowieka. Proszę pana. Powiedział pan, że na pytanie sądu, że pan się nie zapoznał z wystąpieniem pana Marcina Osadowskiego. Miał pan taką możliwość, żeby się zapoznać, bo nawet wczoraj można znaleźć tą wypowiedź w internecie bez trudu. Dlaczego pan się nie zapoznał z tą wypowiedzią, skoro zdecydował się pan występować w roli pokrzywdzonego rzekomymi groźbami? Dlaczego pan sam tego nie zweryfikował? Panie świadek już odpowiedział, ale dobrze, jeszcze raz. Proszę pana, bo złożył pan zawiadomienie, tak? O podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I dlaczego pan się, no chociażby przed złożeniem zawiadomienia, nie zapoznał z tym materiałem? Bo byłem świeżo, bo kiedy tak obejrzałem z nimi, na którym... Nie zapoznałem się z wypowiedzią, z nagraniem tego biegu przed złożeniem zawiadomienia, bo byłem świeżo po obejrzeniu filmiku. Tak? Na którym oskarżony wprost mówił, że wpisuje mnie na listę śmierci. Na którym oskarżony wprost mówił, że wpisuje mnie na listę śmierci. To się jedzie mi za autorem. Proszę pana, ale jak mniemam, ten cały program, o którym pan wzmiankuje, nie był źródłem pana niepokoju, bo pan z powodu tego programu nie złożył doniesienia, a on był 3 tygodnie wcześniej, jak pan mówił. Właśnie dlatego sąd chciał odczuć. Dlaczego? Dlatego, że nie pokazał pistoletu. Nie złożyłem zawiadomienia po tym pierwszym programie, po tym programie, o którym mówiłem, bo wówczas oskarżony nie pokazywał pistoletu. Proszę pana. Pan powiedział, że to było 3 tygodnie przed tym wiecem w Bydgoszczy. Wiec w Bydgoszczy był 19 lutego, 3 tygodnie to jest styczeń. To taki, tak na marginesie, ale niech pan powie sądowi, co to był za program, gdzie pan go widział, na jakim portalu i jaką miał nazwę. Ten program. Proszę pana, ile ten program trwał? No, już nie mogę sobie przypomnieć, prawda? Odszuka pan teraz, tak? Tak, no bo nie chcę wprowadzać w błąd, nie chcę zaraz sprawdzę, powiem jak to naprawdę wyglądało. No, bo to przecież nie jest żaden problem, żeby dziś w czasach coś takiego znaleźć, sobie otworzyć i powiedzieć, jak to wyglądało. Obejrzałem go na stronie ośrodek monitorowania. Ale proszę państwa, niech państwo zachowują spokój. Dlaczego znaczy, będziemy wówczas musieli publicznie się wypowiadać? Obejrzałem go na stronie ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. A tylko się zapytam, a sam pan oskarżony wówczas występował? Tak, sam występował. Oskarżony występował pan sam. Jest nagranie dostępne dzisiaj, które zostało opublikowane 6 lutego 2022 roku. Nagranie zostało opublikowane 6 lutego 2022 roku i jest dostępne do dzisiaj. I na tym nagraniu właśnie ostatnie mówi wprost, że zapowiada publiczne zamordowanie posła Krzysztofa Kaczyńskiego. Mam go przed sobą teraz. Że zapowiada publiczne zamordowanie posła Gawkowskiego. Proszę pana, ta informacja, którą pan teraz przekazuje, to jest wypowiedź, czy to jest opis wypowiedzi i opis dany przez tą organizację, której pan nazwę wymienił? Jest opis organizacji i jest załączony film. Jest opis tej organizacji, którą wymieniłem i jest też załączony film. Na tym filmie oskarżony, czyli pan Marcin Posadowski, to nazwisko,
śmierć. Obecnie obejrzało ten film kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Można sobie wejść i zobaczyć. Obecnie obejrzało ten film kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Można wejść i zobaczyć. Proszę pana. I pan w tej wypowiedzi wystraszył się po tym, jak panu powiedziano, że pan Marcin Osadowski miał 19 lutego jakieś czynności wykonywać z pistoletem w dłoni, tak? Poinformowano mnie, że podczas gier, który odbywał się w Bydgoszczy, pan Osadowski, oprócz tego, że pojawiał się w posłach o nas z nich nazwiska, miał pistolet i uznałem, że jest przekroczenie granic. Miał pistolet i uznałem, że to jest przekroczenie granic. Proszę pana, a dlaczego przed uznaniem, że to jest przekroczenie granic, pan nie zadał sobie w takim razie trudu i nie obejrzał tego wystąpienia z Bydgoszczy z 19 lutego i tego fragmentu, który akurat ma związek z atrapą pistoletu? Nie. Dlaczego? Pomimo to nie obejrzałem tego nagrania, to już się tak mówi. Jasne, jasne. Dalej. Proszę pana, ci inni ludzie w ostatnich czasach, jak pan powiada, którzy mieli potwierdzać jakąś wypowiedź pana Marcina Osadowskiego na pański temat z pistoletem w dłoni, to gdzie to było i kto to był? Jestem osobą publiczną. Jestem osobą publiczną. Z czego to wynika? Często spotykam się z mieszkańcami. I ci ludzie w trosce mówili mi o tym wydarzeniu, mówiąc, że nie mogą się pozwalać na to, żeby ktoś zgłosił takie słowa i pistolet podnosił na takich manifestacjach. I wskazywali, że mówię, że reagować na takie słowa dla dobra i ochrony wyżywienia. No tak, tylko ja zapytałem, kto to był. Innymi słowy, chodzi mi o imię, nazwisko i miejsce. Nie takie ogólniki, że pan w różnych miejscach bywa, bo to znaczy, że pan nie wie, kto to mówił i gdzie. A ja chciałbym sprecyzować, gdzie pan był i w jakich okolicznościach i od kogo usłyszał pan, że ktoś się tak o pana troszczy, że opowiada panu o tym pistolecie atrapie. Wszystkie okoliczności to już poznałem, że zagadnienie. Nie ma to znaczenia. Mówi pan o tym. Może pan nazwiska wymienić, tylko to było już po złożeniu przeze mnie zawiadomienia. Nie mogę wymienić nazwisk tych ludzi, bo ich nie znam. Proszę pana, a dlaczego mając. Bo pan wiedział wtedy w takim razie już, że ta sprawa się toczy, jak ci ludzie pana tam jakoś troską otaczali. Czy pan nie wiedział? Nie, proszę powtórzyć pytanie, nie słyszałem. Czy pan wiedział wtedy, kiedy te osoby otaczające pana troską tam no, jakoś wypowiadały się jakby z zakłopotaniem o tej sytuacji, to pan już wtedy wiedział, że sprawa karna się toczy przeciwko panu Marcinowi Osadowskiemu. Czy pan nie wiedział? Czy wiedział pan, że toczy się przeciwko Marcinowi Osadowskiemu sprawa karna, między innymi właśnie o czyn polegający na groźbie? Proszę pana. Ja się spodziewał, że się toczy sprawa, bo składam zawiadomienie. Jasne, jasne. Proszę pana, dlatego zadałem pytanie. Skoro pan wiedział, że sprawa się toczy, to pan złożył to zawiadomienie, pan zeznania składał już dzień po tym wiedzy, to dlaczego pan nie zapytał tych ludzi o nazwisko i nie poprosił o to, czy mogą to potwierdzić? Bo z pana wypowiedzi, no proszę wybaczyć, ale to nie jest żadna informacja, jeśli pan nie potrafi powiedzieć ani precyzyjnie gdzie, ani kiedy, ani z imienia i nazwiska kto, żeby można było zweryfikować ten pana odbiór. Ale ja poinformowałem, że pan uprawdopodobioną informację od nazwiska i z imienia osoby, która tam słuchała. Tak, a pan mecenas pyta, dlaczego pan tych innych osób nie pytał o imiona i nazwiska, żeby mogli być ewentualnie świadkami w sprawie? Dlatego słucham, że ktoś mówi, że posłyszał, tak jak pan mecenas. To wystarcza mi to, że słyszał, jak pan każdego sam. Nie pytałem tych
osób o imiona i nazwiska, bo czyli wystarczyło, że mówił to pan na Wysocki, tak? A później czytałem doniesienia medialne, że rzeczywiście był ten pistolet. Pan Wysocki, i potem czytałem doniesienia medialne, że rzeczywiście był pistolet. Mhm. No tak, i nadal pan tego sam nie zweryfikował. Tych ludzi o dane pan nie zapytał, to może pan chociaż powie, czy pan wie, skąd oni mieli wiedzę? Czy oni mówili panu, skąd oni mają wiedzę? Prawda jest przyczyną, to jest bardzo proste. Nie wiem, czy pan teraz nie chce tego wiedzieć, czy po prostu jest tak. Panie, ale niech pan nie będzie niegrzeczny. Niech pan nie będzie niegrzeczny. Pytanie sprowadza się do tego, czy, pan, czy ci ludzie, którzy się do pana zwracali, mówili, skąd mają wiedzę o tym wydarzeniu? Dla mnie najważniejszą informacją była informacja od osoby, która słyszała i jak dostała tę informację, złożyły zapewnienie, dlatego że proces przyszedł. Dla mnie najważniejsza była informacja uzyskana od osoby, która tą wypowiedź słyszała i po tym złożyłem zawiadomienie. Następnie czytałem o tym, że rzeczywiście doszło do pokazywania broni. Następnie czytałem, że rzeczywiście doszło do pokazywania broni. Najbardziej prawdopodobnym są dwie sytuacje, w której najpierw jestem oskarżany o jakąś zdradę narodową, później, jeżeli zostanę na liście śmierci, później ktoś bierze pistolet i grozi. Mimo że po prawdopodobnym pan nie z nami do niej podchodzą i mówią, że są sytuacja ma miejsce, więc nie sprawdzam tego, nie spisuję nazwisk, po prostu uznałem, że sytuacja była prawdopodobna na tyle, że powinna się uznać prokuratura i organy śledcze. Proszę pana. W takim razie pan swoje stanowisko na temat tej sprawy, no powiedział pan na początku, że jest pan osobą publiczną i chciał mi pan uczyć, że tak powiem, związków przyczynowo-skutkowych, to odbieram to jako opieranie pana opinii na pogłoskach, nie na faktach. Na pogłoskach, nie na faktach, bo my nie jesteśmy, tak, bo my nie jesteśmy na zgromadzeniu towarzyskim, tylko jesteśmy w sądzie. Ja chciałbym móc weryfikować każdą pańską wypowiedź. Również i tą, że jacyś ludzie do pana podchodzili i gdzieś panu to mówili w ten sposób, że chciałbym wiedzieć, kto to był, gdzie to było, bo, że tak powiem, od osoby publicznej można wymagać elementarnej roztropności. Na przykład odnotowania sobie w terminarzu, gdzie to było, wiedząc, że będzie pan słuchany w sądzie. Dobrze, czy odnotowywał to pan w terminarzu? Tak jest, w terminarzu. Czy pan odnotowywał chociaż? Gdzie to było i kiedy? Proszę pana. Odnośnie rozmów z tymi ludźmi. Czyli nie wiem, czy to jest normalne, że ktoś broni bronią komuś, a jakoś nie zachowuje się pana poza to, co to jest normalne. Dobrze, ale nie potrzebujemy tutaj komentarzy, ani z jednej, ani z drugiej strony. Proszę zadawać pytania, a pan będzie na nie odpowiadał. Proszę pana, dlaczego pan powiada, że dla pana było najważniejsze, że panu ktoś groził bronią, kiedy pan sam tego nie zweryfikował, sam pan tego nie widział i opiera pan te swoje informacje na pogłoskach. Dlaczego to pana nie zmotywowało, żeby ustalić albo żeby chociaż raz obejrzeć ten materiał? Dlatego, że chyba mamy policję i prokuraturę od tego, żeby to ustaliła. Jak ustalamy informację? Od tego materiału, od tego mamy policję i prokuraturę, żeby to ustaliła. Proszę pana, czy pan rozmawiał z panem posłem Pawłem Olszewskim i z panią Marceliną Zawiszą o tym, że ktoś chce pana załatwić przy użyciu pistoletu i tych państwa też? Rozmawiałem z panią Marceliną o tym, jak złożyłem zawiadomienie. I co pani Marcelina panu powiedziała? Że pana też wybrała, że jej grożono. Ona też powiedziała, że jej grożono. Czy mówiła o tym, że grożono jej pistoletem? Nie pamiętam, że ona to mówiła. Nie pamiętam, że ona mówiła, że grożono jej pistoletem. Czy mówiła o tym, że według jej wiedzy panu grożono pistoletem? Nie pamiętam, że ja z tego rozmawiałem. Pojawiło się na blisko, że ktoś tam grozi na wieku, nie pamiętam, o czym z nią rozmawiałem.
Czy z panem, w takim razie wnioskuję z pana wypowiedzi, że z panem posłem Pawłem Olszewskim pan nie rozmawiał? Nie. Nie rozmawiałam z Pawłem Olszewskim. Proszę pana, przedstawił pan jednak we wcześniejszej swojej wypowiedzi zarówno pana posła Pawła Olszewskiego, jak i panią Marcelinę Zawiszę w kontekście grożenia tym osobom i panu pistoletem. Z ostatniej pana wypowiedzi na temat pana, pani Marceliny Zawiszy wynika, że w pistolecie w ogóle pan z tą panią nie rozmawiał. Po co pan przedstawił te osoby w kontekście rzekomego grożenia im i rzekomego grożenia panu pistoletem? No ja mówię coś innego. Zobaczymy na początek protokołu. Mówiąc na... nie pamiętam dokładnie, jakich słów użył oskarżony. Przekazano mi, że wyjmował pistolet i że mówił, że nas załapi. Wtedy padło pytanie sądu, co to znaczy nas. I pan odpowiedział, mówiąc nas, chodziło o posłankę Marcelinę Zawiszę i Pawła Olszewskiego. Tak jest. Dalej. Proszę pana, otrzymał pan, otrzymał pan pytanie i proszę, żeby pan na nie odpowiedział, bo to sąd będzie panu że tak powiem, decydował i weryfikował zasadność lub niezasadność pytań. Proszę pana, chodziło o to, czy nazwisko Marceliny Zawiszy i Pawła Olszewskiego, tak, pan wymienia teraz w kontekście też osób, tak jest. Dlaczego wymienił tych państwa w kontekście wymienia pistoletu? Tak, o to chodzi w tym pytaniu. Czy ma pan wiedzę, czy by również grożono bronią? Wysoki sąd zapytał mnie, kto to są ci posłowie, no to mówią mi, że mówią o Pawle Olszewskim, Marcelinie Zawiszy, ale ja nie słyszałem, mówią o tym, że tak, że chodzi o te osoby. Ale czy również im grożono bronią? Czy tak panu przekazano, czy nie? Przekazano, bo chodziło przede wszystkim o mnie. Rozmowa dotyczyła mojej osoby, dotyczyła tego, że ja się tam zajmowałem w kontekście moim zdenerwowaniem i udało. Wtedy zrozumiałem, że się uwagę, jak o tym już mówiłem. Powiązanie z powodu tego, że jeżeli ktoś mi mówi pistolet, grozi mi pistoletem, a wcześniej mówił, że musieli grać ze śmieci, wydawało mi się jasne, że trzeba to prosić. To już panu. No to może jednak zapytam w taki sposób. Czy pan w takim razie prostuje wcześniejszą wypowiedź, w której łączył pan panią Marcelinę Zawiszę i pana Pawła Olszewskiego z tym rzekomą groźbą pistoletem przez pana Marcina Osadowskiego? Czy pan jej nie weryfikuje? Proszę zapytać, czy tak się jeszcze nie samo pani Marcelina i pan Olszewski? Ale to jest pana wypowiedź. Pytamy, bo to pan wprowadził te osoby. Nie, to jest pana wypowiedź. Czy sąd ma porozumieć, że również im grożono bronią, według pana wiedzy, czy pan to jednak prostuje? Nie, ja się nie poinformowałem o to, że grożono posłów na tym wysokim. Nie poinformowałem, że grożono posłów. Jaką informację nie grożono w Pawłowie Olszewskim? Na tym wysokim. Ja nie powiedziałem, że grożono konkretnie Marcelinie Zawiszy w Pawłowie Olszewskim. Dobrze. No, ja na nas panów zawsze, państwo Olszewskim, przed złożeniem zawiadomienia, składałem mi sam. Że ktoś mi grozi, a jak ktoś mi grozi, to trzeba było ustawiać mówienie, bo wcześniej była wypowiedź. Rozmawiałem, powiem już z Państwem, tak na myśli Sejmu, że złożyłem zawiadomienie, bo to jest skandal, ktoś mi mówi pistolet i grozi na akt uroczystościa, ona powiedziała mi, że o tym wie wszystko. Marcelinie Zawiszy powiedziałam, że to jest skandal, że ktoś wyjmuje broń i grozi, ona powiedziała, że wie o tym wszystko. Proszę pana, z kim jeszcze z posłów, oprócz pani Marceliny Zawiszy, o tej całej sytuacji pan rozmawiał? Czy z kimś jeszcze z posłów? Z kim jeszcze z posłów rozmawiał pan o tej całej sytuacji? Z posłów? Nie rozmawiałem z innymi posłami o tej sytuacji. A z prezydium Sejmu, albo na przykład z ochroną, z kimkolwiek? Wydaje mi się, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć w 100% na to pytanie, że zwracała się do nas marszałek Szpina Witek z prośbą o to, czy ktoś nam groził i na jakim spotkaniu mogą mówić, że ja spotkałem się z prośbą. Marszałek Szpina Witek z pytaniem, czy ktoś nam groził. Ja mogę mówić, że na jakim spotkaniu grożono, tak? Tak. No wie pan, to taka informacja, że mogło tak być, a mogło tak nie być, no to możemy przyjąć, że mogło tak nie być i to się na przykład panu wydaje. To czy może pan powiedzieć,
że do kogo mówiąc pytała nas, czy zwracała się do nas, czy nam grożono? To kogo pan ma na myśli? Ja jestem uczestnikiem Konwentu Seniorów. Ja jestem uczestnikiem Konwentu Seniorów. Konwentu to spotkania z panem Elżbietą. Skąd spotkania z marszałą Elżbietą Witek? Pan marszałek spotkała mnie i tak jak widać innych posłów. Czy nam grożono? Powiedziała, czy nam grożono. Powiedziałem, że złożyłem zawiadomienie i stała się na to. Powiedziałem jej, że złożyłem zawiadomienie. Kiedy to było? Po tym, jak złożyłem zawiadomienie. Było to już po tym, jak złożyłem zawiadomienie. Proszę pana, no domyślam się, że nie przed. Natomiast pytam się kiedy, to może zapytam inaczej. Jak często w lutym, ile razy się odbył konwent seniorów, tak? Nie pamiętam. Nie pamiętam, ile razy w lutym odbył się konwent seniorów. A to są jakieś cykliczne spotkania, czy zwoływane ad hoc? Jest kompetencja marszałka. Zwoływanie ich jest kompetencji marszałka. Proszę pana, kto jeszcze był w tym momencie obecny, jak pani Witek miała takie pytanie zadać akurat panu? Wydaje mi się, że dwoje rozmawialiśmy. Wydaje mi się, że rozmawialiśmy dwoje z marszałkiem. Proszę pana, a czy z takich rozmów, skoro nie jest tak, że pan mówi, a nic tam nie ma, w ogóle nie rozumiem tego pytania, tylko pan mówi, a jakże, jak najbardziej grożono mi, czy z takiej rozmowy powstaje notatka? Nie, pani marszałek, to jest dużo notatek. Marszałek nie sporządza notatek ze spotkań. Proszę pana, czy pan sam poszukiwał takiej rozmowy z panią Witek na ten temat? I inicjował pan nie, sam taką rozmowę? Inicjowałem sam rozmowy z marszałek Witek. Mhm. Proszę pana. Wskazał pan, kiedy sąd zapytywał o pana świadka Wysockiego, to pan wskazał, że no bazuje pan na tej informacji, no bo skoro ten pan tam był, to w takim razie to tak musiało być, jak on podaje. I pan uważa, że on podawał panu, ten przekaz był prawdziwy. Na jakiej podstawie logicznej założył pan prawdziwość tego przekazu nawet dzisiaj, po ponad roku, skoro pan nie podjął próby weryfikacji przebiegu tego zgromadzenia, co jest bardzo proste i trwa około 10 minut? Dlatego, że uważam, że mam odpowiednie organy ścigania. Ale ja teraz nie pytam o organy, ja teraz pytam o panu. Na jakiej podstawie pan założył, że pan Wysocki relacjonuje panu prawdziwie? Nie zakładam, że pan Wysocki kłamał, to nie zakładam, że będzie kłamał. Wie pan, ale to jest dość istotna różnica między oceną i tym, czy ja sobie założę, że ktoś mi coś mówi prawdziwie, czy nieprawdziwie, a takim zachowaniem, kiedy ktoś mi coś mówi, a ja z tą informacją biegnę do policji. To jest naprawdę istotna różnica. Dlaczego pan... Dlaczego pan nie poddał weryfikacji wypowiedzi pana Wysockiego? Wiele razy już się pan na to pytał. I za każdym razem się jasne. Nie poddał. To już mamy. To zapytam może inaczej. Nie powiem. Jasne. To będziemy wówczas. Proszę pana. Od jak dawna zna pan pana Wysockiego? Przepraszam. Od jak dawna zna pan pana Wysockiego? Znam pana Wysockiego od kilku lat. Jak często macie kontakt ze sobą? Zwłaszcza chodzi mi o ten, powiedzmy, luty, czy nawet pierwsze półrocze 2022. No cóż, tego dlatego, że jest współprzewodniczącym Lewicy Bydgoszcz. Kontakty między nami są częste, bo jest współprzewodniczącym Lewicy Bydgoszcz. No dobrze, no to jak są częste, to jak częste? Bo w Wysokim Sądzie, no chcę ustalić, jakie pan ma relacje z panem Wysockim, że ciemno wierzy we wszystko. No, być może sąd postanowi uchylić to pytanie, ale być może od świadka coś się dowiemy. Proszę pana, czy pan zna przyczyny, dla których świadek Wysocki pomimo wielu wezwań nie przychodzi do sądu? Ma pan z nim częsty kontakt? Czy pan mógłby wpłynąć na swojego kolegę? Nie, to nie, żeby się wpłynąć. Proszę pana, czy ma pan kontakt z panem Wysockim? Bo poszukujemy
no tutaj kontaktu z nim, ona się nie stawi na wezwanie. Najwyżej po prostu po rozprawie będziemy wtedy prosić o jakiś telefon, bo telefony się okazały błędne. Ja mam kontakt z panem Wysockim. Ma pan do niego telefon? Mam, bo pan ma Wysockiego, nie wiem czy jest w ogóle, jest wrażliwy telefon jakiś czas temu. Masz czy nie? Proszę pana, a czy rozmawiał pan z panem Wysockim o tej sprawie? Nie mogę w kontakcie. Której jest pan dzisiaj przez sąd wysłuchiwany? Pan uzupełnił informację, bo zgłosiliśmy zgłoszenie do jednej kontakty. Czyli to było kiedy? To w lutym 2022? Poinformowałem pana Wysockiego, że złożyłem zawiadomienie po jego informacjach. A jeszcze się tylko zapytam, a czy pan Wysocki wie o tym, żeby dzisiaj miał być wezwany? Czy rozmawiał pan z nim? Nie, po prostu nie. Ja dostałem informację, że mam zmienione posiedzenie, które w jakimś trybie ekstraordynaryjnym, więc ja sam tutaj robię wszystko, żeby być, ale dostałem 4 dni temu. Czyli nie rozmawiałem o dzisiejszej rozprawie z panem Wysockim i nie wiem, czy on wie, że był na dzisiaj wezwany. To może tak, zapytam, a kiedy ostatni raz, czy pan potrafi sądowi powiedzieć, kiedy ostatni raz rozmawiał pan z panem Wysockim o tej sprawie karnej? Nie pamiętam, kiedy ostatni raz rozmawiałem z panem Wysockim o tej sprawie karnej. A potrafi pan powiedzieć, czy w tym roku była taka rozmowa? Nie pamiętam, dobrze, nie będę już drążył, tylko chciałem dopytać. Proszę pana, w konwencie seniorów, na jakiej zasadzie pan występował w lutym? Jakie to jest ciało? Bo mamy wątpliwości, czy pan w lutym był w konwencie seniorów, w Wysokim Sądzie. Ale czy to dla samego... Dla oceny prawdomocności świadka, myślę, że jak najbardziej. Pytanie jest proste. Był pan w konwencie seniorów w lutym 2022? Ale nie wiem, czy był w lutym, czy był w marcu. No to w marcu. No to jak pan woli marzec, to pytam o marzec. Proszę pana. Nie potrafię powiedzieć. W jaki sposób poseł zostaje członkiem konwentu seniorów? Panie mecenasie, nie. Ja uchylam to pytanie. Za daleko się. Poseł informacji, że sąd zna, w jaki sposób, jak działa konwent seniorów. A to wysoko. Ale idziemy chyba. Ja to akceptuję decyzję sądu, tylko będę wdzięczny, jak sąd będzie łaskaw odnotować to pytanie. Tak. Na jakiej zasadzie poseł zostaje członkiem konwentu seniorów? Ja wiem, panie Wysoki Sądzie, pan świadek, no, pewne rzeczy tu mówi tak nieprawdopodobne, że dlatego myślę, że ocena wiarygodności świadka też pozwoli. Proszę zostawić ocenę sądu. Ja wiem, ale mam prawo prosić sąd, że tak powiem, o pewne, o dostrzeżenie pewnych uwarunkowań. I dlatego chciałbym się zapytać, czy pan był członkiem konwentu seniorów w marcu, lutym 2022? Czy był pan członkiem konwentu seniorów w lutym lub w marcu 2022 roku? Jestem przewodniczącym klubu parlamentarnego od 18-19 listopada 2019 roku i od tego momentu jestem członkiem konwentu. Jestem przewodniczącym klubu parlamentarnego od 2019 roku, tak? Czyli niejako z urzędu, tak? Z racji funkcji, którą mam wykonuję. Od tej daty jestem członkiem konwentu seniorów. No to już wiem. Twierdzi pan, że groziłem z imienia i nazwiskiem śmiercią do osób na zgromadzeniu. Skąd pan ma taką informację? Już pan podał, że od pana Wysockiego. Pan powiedział. A, to jest, dobrze, przepraszam. Powiedział pan.
publikować. O, w czytaniu jeszcze dobrze. Sąd postanowił na podstawie artykułu 391 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego odczytać zeznanie świadka złożone na etapie postępowania przygotowawczego na kartach 201-202a, albowiem świadek oświadcza, że nie przypomina sobie wszystkich okoliczności zdarzenia. Proszę posłuchać. Jestem posłem 9 kadencji na Sejm. W dniu 20 lutego 2022 roku dowiedziałem się od dziennikarzy lokalnych gazet, że w Bydgoszczy, w okolicach Starego Rynku, niejaki pan Marcin Osadowski wypowiadał groźby pod moim adresem. Więc w Bydgoszczy zainicjowany był przez osoby podważające zasadność szczepień przeciwko koronawirusu. Ja publicznie wypowiadam się za wprowadzeniem obowiązkowych szczepień dla Polaków. Ta propozycja widocznie nie spodobała się Marcinowi Osadowskiemu. Osoba ta publicznie informowała, że mnie zamontuje oraz wzywała do tego inne osoby będące na manifestacji. Na tej manifestacji zgromadziło się około kilkadziesiąt osób. Marcin Osadowski wypowiadał groźby w miejscu publicznym. Uzyskałem informację, że groźby te umieszczone były w sieci internet, do których dostęp ma nieograniczona liczba osób. Mnie akurat wtedy nie było na wiecu Bydgoszczy. Z tego, co mi przekazano, to jak Marcin Osadowski skończył przemawiać do szerszej liczby osób przy użyciu sprzętu nagłośniającego, zszedł z podwyższenia i mówił innym zgromadzonym, że należy, no tutaj cytuję dosłownie, zajebać Gawkowskiego, a broń jest już gotowa. Przed tymi groźbami Osadowski tłumaczył zgromadzonym zasady użycia broni palnej oraz karnej fachowej, do której może mieć dostęp osoba bez przeszkolenia i pozwolenia. Ja obawiam się spełnienia tych groźb kierowanych przez Marcina Osadowskiego, ponieważ był na wiecu posiadając pistolet. Podnosił pistolet do góry, mówiąc, że jest to walka. Obawiam się, że może w przypływie złości, agresji i emocji wyrządzić mi krzywdę. Fakt wdrożenia mi będzie zgłaszany do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Do ostatnich wydarzeń nie znałem Marcina Osadowskiego i nie wiedziałem, kim on jest. Obawiam się o swoje życie i zdrowie, a także o życie mojej rodziny, z którą przebywam poza Sejmem. Groźby te kierowane są do mnie jako posła, zarazem funkcjonariusza publicznego w związku z wykonywaniem przeze mnie mandatu poselskiego. W chwili obecnej nie wiem, czy pod wystąpieniem Marcina Osadowskiego nie ma także innych wpisów i komentarzy nawołujących do nienawiści i agresji. Uważam, że zapowiadanie groźby wobec mojej osoby usłyszały inne osoby będące na wiecu. Żądam ścigania i karania Marcina Osadowskiego, a także wydania postanowienia o zakazie zbliżania się do mnie. Ja po prostu obawiam się tej osoby. Skoro ta osoba publicznie nawołuje do agresji, może posunąć się do wyrządzenia krzywdy innym, w tym mnie. Część wystąpienia Marcina Osadowskiego można obejrzeć na portalu YouTube, w którym demonstruje broń i nawołuje do agresji. Nie pamiętam w chwili obecnej linku do tego nagrania. Czy takie treści zeznania pan składa? Czy pan to podsumuje? Tak. Proszę pana, tutaj pan mówił, że otrzymał, uzyskał informację od dziennikarzy lokalnych gazet odnośnie tych grup. Nie wskazuje pan nazwiska pana Wysockiego. Nie znam nazwiska tych dziennikarzy. Nie znam nazwiska dziennikarzy, o których zeznawałem. Zadzwoniła do mnie dziennikarka. Z pytaniem, czy nie wróci sam do Bydgoszczy i że grożono u nich śmierć. Powiedziałem, że nie wiedziałem nic więcej. Czy wiem, co się działo w Bydgoszczy i że grożono śmiercią? Powiedziałem, że nic więcej nie wiem. A to było przed rozmową z panem Wysockim, czy po? Przed. To było przed rozmową z panem Wysockim. A dlaczego pan, składając zawiadomienie tutaj, nie podał pan nazwiska pana Wysockiego? Podawałem panu przyczynę, która się zaczęła. Zaczęło się od pani dziennikarki, której wiedzę, pan policjant nie wydał. Znam to nazwisko. Powiedziałem, że nie znam tego nazwiska, ale przez pani było kontrolowane tak. Czy pan mi o dziennikarza, ale powiedziałem, że nie znam tego dziennikarza. Nie podawałem nazwiska pana Wysockiego. Przesłuchanie było tak poprowadzone, że pytano o nazwiska dziennikarza. Tak? Pan powiedział, że pan go nie wie. Ale ja nie znam tego, czy pani była dziennikarza. Nie znam po prostu. Tak, ale nie opisywał pan tego, że pan Wysocki się do pana zwrócił, że relacjonował panu to zdarzenie? Bo sytuacja pierwsza, to znaczy skąd się wiedziałem w pierwszej kolejności. Pierwsza kolejność była taka, że zadzwoniłem do mnie dziennikarka, to informowałem o całym zdarzeniu i wiedziałem, że coś się wydarzyło. Ale nie miałem żadnej wiedzy, żeby potwierdzić nazwisko i nie wiedzieć, tak? Nie mówiłem o Wysockim, bo opisywałem tą pierwszą informację uzyskaną od dziennikarki. I teraz proszę posłuchać. Pan tutaj opisuje tak, z tego co mi przekazano, to jak Marcin Osadowski skończył przemawiać do szerszej liczby osób przy użyciu sprzętu nagłośniającego, zszedł z podwyższenia i mówił innym zgromadzonym, że należy zajebać Gawkowskiego, a broń jest już.
już gotowa. Dzisiaj sąd właśnie pana pytał, czy to padało w momencie, kiedy pan oskarżony stał na tym podwyższeniu i przemawiał do zgromadzonych, czy już po zakończeniu wypowiedzi, kiedy strzeli. Zresztą pan nie ma jak komisarz informował, po prostu są wasze emocje. Nie pamiętam dokładnie, jak mnie informowano, to są wasze emocje. Żadne rozmowy to mi powtarzało, więc przekazałem w najlepszej wierze to, co mi przekazywało. Jak najlepszej wierze. Ja mam ten film, więc chciałem, żeby to się sprawdzić. Przekazałem to, co mi powiedziano i chciałem, żeby ktoś to sprawdził. Najważniejszym elementem całego tego wydarzenia było to, że zamknęli pistolet. Najważniejszym elementem było to, że się pojawił pistolet w momencie podgrywy? No często w stosunku do mojej osoby w różnych kontekstach są często przez ostatnie lata stosowane wypowiadanie na liści. W różnych kontekstach. Rzucano cegłami, podnoszono przekleństwa, groziono mnie, mojej rodzinie, ale nigdy nie miał pistoletu. Ale nigdy nie miał. Pana, gdyby oskarżony nie miał pistoletu, to by pan inaczej podszedł do wypowiadanych słów. Gdyby oskarżony nie miał pistoletu, to bym zawiadomienia nie składał, bo mam takich sytuacji dziesiątki. Ale to chodzi o to, że wówczas by się nie pojawiła obawa spełnienia groźby. Tak mam to rozumieć, czy inaczej? Kolejny z nami, co się pomyślałem, co nie wiem. Ten pistolet był dla mnie czymś, co spowodowało złożenie zawiadomienia, tak? Ja staram się przez rok nie komentować, nie chciałbym podkreślić. Ja przez rok nie miałem sprawy ani w mediach, ani gdzie. Może by się na nie działo, że tak już się wydarzyło. Nie chcę, żeby dzieci o tym wiedziały, nie chcę, żeby to tamto pisały. Więc nic się to nie wyjaśniało, nie wykorzystywałem. Uważam, że to jest szczerze, że to się robi. Proszę pana, tutaj jeszcze w jednym z ostatnich zdań pan wskazuje, że część wystąpienia Marcina Osadowskiego można obejrzeć na portalu YouTube, w którym demonstruje broń na dwójkę agresji. Jeszcze raz zapytam, czy pan wskazując na to, że przynajmniej część wystąpienia można obejrzeć, Ale wiedziałem, że jest na YouTubie, bo to powiedziała mi dziennikarka. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że zadzwoni do mnie Michał i mi to powie. Proszę pana, bo jak dobrze rozumiem, w takim razie nie potrafi pan nic powiedzieć na temat tej pani, która do pana dzwoniła i podała się za dziennikarkę. Dlaczego? Pan jest na rządu sejmowym, zaczynamy pokazać sytuację, która wydawała mi się abstrakcyjna, że tutaj ktoś na wiedzą mówi jeszcze co. Sytuacja wydawała mi się abstrakcyjna, że ktoś na wiedzą mówi jeszcze co. Proszę pana, i nawet nie wie pan, z jakiego, że tak powiem, medium ta pani była? Nie. To rzeczywiście moje nie toczy się na podstawie notowania tego, czy ktoś do mnie dzwoni, czy dzwoni, czy dzwoni. Ja w ogóle o to nie pytam. Dobrze, odpowiedział pan, że pan nie wie, ani nazwiska. O to jak tam pana życie wygląda, bo o to nie pytam. Natomiast przecież nie co dzień dostaje pan informacje o odłożeniu pistoletu. Czy co dzień? Że to jest dla pana po prostu taka normalka, że właściwie ja tam 25 raz w tym miesiącu, po co to pisać? Pan powiedział. Dobrze, Wysoki Sądzie, to w takim razie pan podał też, że różne rzeczy tam cegłami, czy grożono, czy rzucano, już nie wiem, i grożono panu. Ile do tej pory, będąc posłem, inicjował pan postępowań tego rodzaju jak niniejsze? Z powodu gruźb do pana i bądź co bądź, jak pan wskazał, też pana rodziny. Ile postępowań pan zainicjował z powodu gruźb? Nie, no. Ja zainicjowałem tylko jedno postępowanie karne z powodu gruźb. Proszę pana, dlaczego wcześniejszych przypadków, kiedy powiedział pan, rzucano cegłami, grożono mi i mojej rodzinie?
Dlaczego w takim razie już ze względu na siebie, a ze względu na rodzinę, bo Pan w tej sprawie też mówi o tej trosce o rodzinę, dlaczego Pan wcześniej w takim razie iluś tych przypadków nie zgłosił żadnego? Dlatego, że nie miałem zależną kogo skutkowego, że ktoś miał mieć historię. Nie zgłaszałem innych gruźb, które wobec mnie padały, bo nie było związku z posiadaniem pistoletu. A chciałbym zapytać, jak Pan to ocenia? Groźniejszy jest dla Pana człowiek, nie, to jest ocena, nie, nie. Pytamy się, jak to opatrzy, tak? To zapytam inaczej. Dlaczego zatem wystraszył Pan się pistoletu, którego Pan nie widział, a nie wystraszył Pan się cegły, którą w kierunku Pana rzucano, bo tak Pan to powiedział. I z tego powodu nie poszedł Pan o ściganie takiej osoby? Dlatego, że od 15-20 lat pełnię funkcje publiczne. Spotykałem się z ludźmi różnego rodzaju, które różne groźby kierowali do mnie. Znaczy to, że każdy ma prawo się wypowiadać, ale nikt nie groził pistoletem. Ale wcześniej nikt nie groził pistoletem. Panie pośle, czy ma się Pan za... Jest to pytanie tylko. Czy ma się Pan za człowieka łatwowiernego i naiwnego? Nie, no ale pytanie padło, czy ma się Pan za człowieka łatwowiernego i naiwnego, ale Państwo się pytamy się tylko o fakty, o przebieg zdarzeń. No, o faktach nie możemy nic się dowiedzieć, tylko tyle, że Pan się czuje zagrożony. Będziemy oceniać. Tak, będziemy oceniać. Proszę Pana, Pan podał, od kogo Pan wie, że ten wiec Bydgoszczy był, jak Pan to określił, wiecem osób podważających zasadność szczepienia przeciwko koronawirusom. Od kogo Pan wie, że taki był jakoby cel tego wiecu? No za mnie nie jest wystąpienie, ja wie, takie romany, które już wspominałem, bo tam chodziło o głosowanie w sprawie ustaw powinnych. I po drugie poinformowałem, że też mówiono nam właśnie o sprawach dotyczących koronawirusa. Chodziło o ustawy antykowidowe i proszę Pana. Koronawirusa. No od Pana Michała, tak jak Pan mówił, Pana Rosyckiego. Nie wiem, czy Pan Michał nie powiedział o tym, że koronawirus, szanowni Państwo, żeby to też przerywać. W tamtym czasie chęć, który się wydawał na ludzi mówiących o tym, że chcą obowiązkowe szczepienie, bo czyli na tym się dowiedzieli, ale nigdy nie mogą pracować. A spotkał się Pan z hejtem wylewającym się na ludzi, którzy byli przeciwko przymusowi i za to za wolnością? Spotkał się Pan z hejtem w tamtą stronę, czy w tamtą to nie? No, ma związek taki, czy się Pan tym interesował? Czy się Pan tym interesował? Czy się Pan tylko swoim poglądem interesował, a cudzym to nie? Ja nie używam mowy nienawiści. Dobrze, ale zajmował się Pan, bo Pan to mówi, gdzie Pan wypowiadał za wprowadzeniem obowiązkowych szczepień dla Polaków. Czy Pan swoje stanowisko prezentował, tak? Ja swoje stanowisko prezentowałem. A słyszał Pan coś takiego, gdzie, że jest taka opinia i to bardzo, bardzo liczna, gdzie za mowę nienawiści uważa się stręczenie przymusu szczepionkowego? Nie, Panie mecenasie. Jasne. Zapytanie. Jasne. Czy spotkał się Pan z poglądem, że za mowę nienawiści uważa się też tych, co stręczą przymus szczepionkowy? Stręczenie przymusu szczepień. Przewodnicząca uchyliła. Jasne. Nie, pytamy o to zdarzenie. Tak, ustalmy stan faktyczny odnośnie tego zdarzenia. Proszę Pana, czy Pan zgłaszając w policji to rzekome zdarzenie, Pan to czynił przed rozmową z Panem Michałem Wysockim, czy po rozmowie z Panem Michałem Wysockim? Tak. No, tak, jak już rozumiem. Pan już opowiada, jaka była kolejność wydarzeń. Przypominam sobie, że pierwsza osoba, która mnie zadzwoniła, to Michał. A jego to musiałem zadać dlaczego. Rozmawiałem z Michałem, zgłosiłem to wszystko na policji, nie wiem, od kogo się to zaczęło. Nie wiem, że Michał nie znam nazwiska, bo tak było. Ja wiem. To nie pytam o... Nie pytam o to, od kogo się zaczęło, tylko czy już był Pan wtedy po rozmowie i z tą dziennikarką, i z Panem Michałem Wysockim, czy tylko z tą dziennikarką? Wydaje mi się, że bym mógł być po rozmowie. Wydaje mi się, że przed złożeniem zawiadomienia byłem już po rozmowie i z dziennikarką, i z Michałem Wysockim. Tak.
Tak, o to dlaczego pan Wysocki nie ma tam mowy, już sądzę się opytać. Wysoki sądzie, ja nie mam więcej pytań, chyba że mój mandat ma pytanie. Panie pośle, zeznał pan dzisiaj, cytuję. Do ostatnich wydarzeń nie słyszałem o tym człowieku, o mnie, Marcinie Osadowskim, to ja zadaję to pytanie, oskarżony dzisiaj. Tymczasem kilkanaście minut wcześniej zeznał pan, dzisiaj. Słyszałem o tym dwa tygodnie wcześniej, kiedy w stosunku do mnie tworzył listę, twierdził, że tworzył program i wpisał mnie na listę śmierci. Kiedy pan się myli i kiedy pan się mija z prawdą? Ale to przecież jest ten sam miesiąc. Bo mówi pan tak, do ostatnich wydarzeń nie znałem Marcina Osadowskiego i nie widziałem, kim on jest. Ale pan nie mówi o tym programie, dopiero dzisiaj pan powiedział, a z treści pana zawiadomienia no nie wynika, żeby się pan odnosił do tego nie, programu właśnie tego dnia wcześniej. O tym pan nie mówił. Ja nie pytała, czy znam tego pana, czy nie znam. Ja pan nie pytała, czy ja znam Marcina Osadowskiego i odpowiedziałem, że nie znam. Mimo, że słyszał pan. Ale słyszał pan o nich, czy nie? Nie, oczywiście, no przecież były filmy, on jeszcze jakieś rzeczy inne mówił, były związane z innymi osobami. Ale z nami oczywiście proszę pana, a dlaczego pan nie opowiedział właśnie tak jak dzisiaj pan powiedział, że 2-3 tygodnie przed tym zgromadzeniem właśnie był program, który pan tutaj dzisiaj opisał, bo nie ma o tym mowy w pana zawiadomieniu. Tego kontekstu pan nie naświetlił. Ja mówię o tym, tylko to przez panią rozmawiam, że mam dowiedzieć się tego zdarzenia, które ja mówiłem o tym wcześniejszym programie. Ale nie zostało to zapisane, bo mówiono, że przesłuchanie ma dotyczyć tego zgromadzenia, tak? Wyraźnie pan dzisiaj powiedział, cytuję, i nic więcej o tym nie wiem w stosunku do mojej osoby, a twierdzi pan, że pan jednak wiedział. Nie znam pana. Nie znam osobiście. Ja panu nigdy nie widziałem. Nie wiem, dlaczego w ogóle się pan na mnie. Nie wiem, co panu przyszło do głowy, żeby oceniać mnie w internecie. Wysyłać mi na listę śmierci. Nie mam odpowiedzi, jak panu przyszło do głowy. Jeszcze dwie kwestie. Jeszcze dwie kwestie. Proszę pana, czyli ostatecznie, żeby tą kwestię, że tak powiem, wyświetlić do końca. Nie poszedł pan do pani Witek, tak jak pan podał w tym przesłuchaniu, które sądzę chciał odczytać, gdzie pan takie plany miał. Pan nie poszedł do pani Witek i nie zgłosił pan tego rzekomego zdarzenia. Pani marszałek Witek interesuje się polityką. Pani marszałek Witek pyta o różne zdarzenia i zgłosił do ja może już pan mówi. Pani wie, że pani Marcelina Zawisza była od pani Witek. Podczas rozmowy z panią Marcelina wiem, że Marcelina Zawisza interesuje się polityką i pyta o różne zdarzenia. Wiem, że pani Marcelina Zawisza była u marszałek Witek. Chodzi mi o to innego. Czy pan... Była osobiście na spotkaniu dotyczących tych zagrożeń. Po tym spotkaniu pan marszałek to zapytała. To jest normalne, jak gdzieś jest podobnie widzenie jeszcze raz. Panie pośle, chodzi o to, że pan powiedział takie zdanie przy pierwszym przesłuchaniu. Pan wdrożenia nie będzie zgłaszany do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. I stąd pan mecenas tak jest. Pyta, czy było, czy nie było? Proste, prosta odpowiedź. Tak lub nie. No to się nie zapytała, bo ja mam wiedzę, że pan nie zawisza. Tak. I jeszcze jedna kwestia, bo proszę pana, mówi pan o tym, że zaczął pan u policjanta, u pana policjanta w czasie tej czynności mówić o tym zdarzeniu wcześniejszym, co tamten Ondrzej panu go podał, ale pan policjant miał powiedzieć, że to nie jest na temat. I pan dał się tak zbyć, kiedy dzisiaj od tego pan zaczął i pan w takim razie ma przekonanie, że to jest na temat. Składałem zawiadomienie na jedno zdarzenie w podającym miejscu w Bydgoszczy. Nie miałem tej świadomości, bo tam nie byłem. Mówiłem o rzeczach. Ale pan łączy to w jedno. Ale pan przecież łączy to w jedno. Pan mówi, że bez jednego nie byłoby drugiego i odwrotnie. Proszę pana, ale przecież pan te dwa zdarzenia łączy w jedno i pan mówi, że gdyby tamtego nie było, to ten pistolet byłby niczym i na odwrót. Gdyby pistoletu nie było, to tamto byłoby niczym.
I pan dzisiaj cały czas taki wywód prowadzi, a pan dam się funkcjonariuszowi zbyć, w to nie wierzę. W to nie wierzę. W ogóle tego nie było na pewno na tym przesłuchaniu. Dlaczego pan się nie upierał, żeby powiedzieć o tym wcześniejszym nagraniu, które pan włączy potem z tym wiedzę, tak? Bo według pana jedno z drugim się wiąże. I to jest dla pana ważne, też to pierwsze nagranie, w którym mówiono o listach śmierci. Szanowni państwo, dlatego, że jak jest rozmowa na mównicy, na której jest reakcja z nami, mówimy, że pierwsze duchy spowiednie tylko pierwsze duchy społeczne wdrożą. Proszę, żebyście mu sprawdzili wszystko. Przy okazji wiem, że ten facet na mnie coś nagrywa i wiem, że pisze, że jakaś lista śmieci. Mówi policjant, że mamy wpisywać dokładne zdarzenia dotyczące tego zdarzenia. Więc ich wpisujemy i nie przychodzi mi do głowy, żeby rozpoczynać wielką analitykę, czy ja powinienem, czy nie powinienem, czy ktoś pisać, czy nie, czy nie pisać. Wiem, że to ma ujawnić prawidłowość takich policji, prokuratury, żeby sprawdzić. Jak dzisiaj nie są i są i są, to tam są prawo, te profesje. Wtedy dawało mi się najważniejsze, jest ten pistolet, bo on mam wybrany kluczowe znaczenie. Wtedy składając zawiadomienie, wydawało mi się, że najważniejszy jest pistolet, to miał odnaleźć kluczowe znaczenie. Mamy już. Czy pan czytał protokół ten policyjny przed podpisaniem go? Nie słyszałem. Czy czytał pan protokół policyjny przed podpisaniem go? No tak, wszystko co powiedziałem, się nie zliczyłem. Ja czytałem protokół i wszystko co powiedziałem dzisiaj potwierdziłem. Proszę pana, czy ten materiał od tak zwanego Onzlika, potrafi pan powiedzieć, kiedy pan go uzyskał? Przepraszam, kiedy pan uzyskał materiał z tego ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych? Jest dostępny, ale kiedy pan go ma, tak? Tak, tak, od kiedy? Tak jest. Kiedy pan pierwszy raz to widział? Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz uzyskałem nagranie. Ja mam tylko jedno pytanie, czy pan poseł Gawkowski uważa, że policjant wpływał na jego zeznania, skoro chciał powiedzieć, a nie powiedział w końcu, bo mu policjant sugerował, żeby o tym nie mówić. Nikt nie wypłynął na mnie zeznania, ale jestem świadomy człowiekiem, po prostu najważniejsze jest sprawdzić, czy ktoś mi groził. Znamy, że najważniejsze jest sprawdzić. Ale nie sprawdził, pan nie obejrzał pan tego. Ale to nie jest pytanie, tylko oświadczenie. Ale nie mówię o oglądaniu, ale czy pan nie prosił? Już pana oglądałem się, czy nie zdaliście śmieć. Dziękuję. To dziękuję bardzo. Proszę pana, czy jest jeszcze coś, co pan chciałby sam powiedzieć, o co nie został pan zapytany? Wszystko? No to już musiałby pan wtedy mieć do otwarta do... Pan jawne jest to postępowanie, no to powiem, że znajduje się tutaj, że dokonano analizy, tak, no i zdaje się, że państwo, chce pan oskarżony wyjaśnić, to może tak. Chce pan oskarżony wyjaśnić odnośnie tego, że to był prawdziwy pistolet, czy nie? Żeby świadek wiedział? Oświadczam, że nie był to nigdy prawdziwy pistolet od początku. Oświadczam. Że nie był to nigdy prawdziwy pistolet, od początku była to... Od początku była to atrapa... Nie działa. Od początku była to atrapa, która nie miała w ogóle służyć straszenia kogokolwiek, tylko innemu tak, tematowi. Tak, że nie był to nigdy prawdziwy pistolet, od początku była to atrapa, która nie miała nigdy służyć straszeniu kogokolwiek. Tak, a w aktach znajduje się stosowna opinia. Tak, i nadmieniam, że w aktach również prawdopodobnie znajduje się opinia biegłego do spraw broni. W aktach znajduje się opinia biegłego do spraw bronioznawstwa. I ta atrapa była użyta w kontekście zupełnie innym, dotyczącym tego, że jeżeli mamy w Polsce zagrożenie realne, militarne ze strony drugiego państwa, to społeczeństwo powinno być jak najszybciej uzbrojone. I tam absolutnie nie było żadnej sugestii dotyczących pana. W ogóle nie padało pana nazwisko, ani pana Wysockiego, a pani Marceliny Zawiszy nazwisko padło w zupełnie innym kontekście. Nazwisko Marceliny Zawiszy padło w zupełnie innym kontekście. I w zupełnie innym
czasookresie, że tak powiem, tego wystąpienia. I proszę też przyjąć informację, że przyjmuję pańskie zeznania niezweryfikowane jako właśnie celową mowę nienawiści sugerującą złe moje intencje. Przyjmuję zeznania świadka jako celową mowę nienawiści nakierowaną złymi intencjami. Dziękuję panu za stawiennictwo, to już wszystko, tak? Znowu przerwa do 12.30. Kolejny świadek ma przesunięte o godzinę przesłuchanie. Także do zobaczenia. Tu widzimy pani redaktor z Wyborczej. Tam coś tam czyta, coś fotografuje, coś tam. No i do usłyszenia jeszcze raz za chwilę. Macie za jakiś czas, o 12.30.